Dzień dobry, witajcie w kolejnym poradniku. Dzisiaj przechodzimy na etap elektroniczny, elektryczny w ciągniku i trochę poopowiadamy, jak podłączyć instalację LED-ową lub lampy LED-owe do ciągnika. Tak na wstępie uważajcie zawsze przy jakichś pracach z wiertarką, z pękającymi wiertłami, bo może się to skończyć brakiem przedniej szyby. Ale gdybyśmy nic nie robili, no to by się nic nie stało. Tak to jest najlepiej sobie tłumaczyć. A my przechodzimy do czego? Mamy rozebrany pulpit, konsolę, deskę rozdzielczą ciągnika. Jak zwał, tak zwał. Każdy sobie to nazywa po swojemu. Może tak na wstępie, od czego jest najlepiej zacząć lampy, wybór lamp LED-owych? Bo jeśli nie jesteśmy jesteś bardzo ogarnięci z elektryki, to proponuję wybrać takie lampy LED-owe. Ja Wam zaraz pokażę swoje. Takie lampy LED-owe, do których nie są wymagane przekaźniki. Bo to jest troszeczkę, kiedyś może zrobię o tym odcinek, jak podłączyć światła przez przekaźniki. Czy w ogóle do czego służy przekaźnik, ale dzisiaj to nie w tym odcinku. Po prostu podłączanie przekaźników skomplikuje nam znacznie sprawę. To nie jest też nie wiadomo jak trudne, ale ktoś, kto nie ma do czynienia z elektroniką, z elektryką, myla mi się z samochodem, może mieć problem z podłączeniem przekaźników. A zwykłe lampy LED-owe, nie wymagające przekaźników, jest dużo łatwiej podłączyć. Już mamy lampy, które ja będę mocował. Te lampy będą mocowane z przodu ciągnika. No, oczywiście to Hinole są, nie są jakieś to markowe lampy, ale one właśnie nie wymagają przekaźnika. Jaka będzie jakość ich i żywotność, no to na pewno się dowiecie o tym z vlogów. To będą na lampy robocze przednie, a tutaj mamy lampy robocze tylne. Jest ich 4, 16 diod, jak się nie mylę, tak? Także mamy 16 diod, czy jak to inaczej nazwać. No i tutaj one będą mocowane właśnie z tyłu, jako takie typowo lampy robocze tylne. Tutaj rozważałem montaż u dołu, gdzie stara lampa robocza jest, i montaż u góry. No jednak lepiej przeważa to jakość tego oświetlenia, kiedy mamy zamontowane to u góry, wtedy to światło inaczej nam się rozprasza. Także też proponuję Wam montować lampy robocze jak najwyżej, bo wtedy z góry też łatwiej jest nam je oczywiście dostosować do kąta nachylenia tej lampy i danego punktu, który chcemy oświetlić przed czy za ciągnikiem. I teraz tak, zacznijmy może od najważniejszej rzeczy, bo najczęściej zadawane pytanie na forach różnego rodzaju jest takie: gdzie się wpiąć, podłączając lampy LED-owe? No tutaj na przykład w tym ciągniku jest to bardzo już uproszczone, bo wystarczy tylko pokombinować. To tak, mamy, jak widzieliście, starą lampę roboczą, która oczywiście była sprawna. Ona już została odłączona, bo ja sobie wstępnie przewody porozciągałem. I właśnie o co chodzi? Ja wykorzystałem tą lampę, zasilanie tej lampy starej, do podłączenia lamp LED-owych. I teraz możemy tak, jeśli, to trzeba by przeliczać tak dokładnie, jeśli mają mały pobór te lampy, to możemy wszystko wpiąć tak naprawdę pod jeden przewód zasilający, tylko oczywiście pamiętajcie, żeby szukać tego zasilania w bezpiecznikach, bo można się wpiąć też w stacyjkę, tylko żebyśmy, bo jest główny kabel zasilający chyba czarny, to on idzie z akumulatora, żebyśmy się nie wpięli bezpośrednio pod przewód z akumulatora, bo wtedy sobie tak pięknie, ładnie ominiemy wszystkie bezpieczniki. No i w razie spięcia to nam się fajny fire zrobi z tego, także musimy być pewni, że przechodzimy bez bezpieczniki. Najprościej jest tak, albo szukać zasilania w bezpiecznikach, włączając zapłon, i tutaj mamy taką niezbędnik przy takich sprawach. To jest naprawdę próbówka banalnie prosta i banalnie skuteczna przy takich naprawach. Po prostu, gdzie mamy wolne, na przykład tutaj mamy wolne wejście, to możemy sprawdzić to.
włączając zapłon, możemy wybrać sobie, że pod światła je podepniemy, czyli będą nam LEDy działać dopiero z światłami pozycyjnymi albo mijania. Także to już kwestia wyboru. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby po prostu lampy LEDowe robocze były zasilane niezależnym źródłem, czyli bez żadnych świateł, bo to jest bez sensu używać świateł pozycyjnych czy mijania, jeśli tak one nam w ciemności na polu nic nie dają. Po prostu powinny być niezależnie włączane światła robocze. I teraz tak, do czego dążę? Tutaj mamy włącznik, to nie wiem czy to jest tak fabrycznie, u mnie taki jest. O, w ten sposób się włączało, tu jest trzy pozycyjne tak naprawdę, mamy neutralność, 1 i 2. U mnie się tak włączało lampę roboczą z tyłu. I teraz mamy tak, tutaj mamy do tej lampy zasilanie. To jest fajnie wszystko sprawdzić. Zobaczcie, zielony przewód jest zasilanie. Tu jest wycieraczka tylna i wycieraczka przednia. Tak było podłączone. I idzie to oczywiście przez bezpieczniki. Lampę roboczą wywalamy starą, ale zostawiamy sobie zasilanie z niej. I mamy już po prostu kabel zasilający. Jeśli mamy go zielony, to jest zasilanie. I tutaj mamy siwy. To jest wyjście na lampę roboczą. Czyli właśnie ja też wykorzystałem ten przewód i wepnę go sobie tam za fotelem. Bo już sobie wyciągnąłem przewody u góry. Ja sobie wepnę go za fotelem pod przewód z lampy roboczej i tutaj akurat mam i zasilanie, tylko wystarczy podłączyć nowy. Ja akurat takie będę stosował jak w 3P-ku. Nie są to jakieś szałowe te włączniki, no ale i nie są złe. Także no ja mogę je polecić. No. Do lamp LEDowych wystarczą, tam nie ma dużego poboru prądu. I wtedy sobie wepniemy tutaj. U mnie jeszcze jest tak, tylna wycieraczka, której nie ma oczywiście silniczek, tylko z tylną wycieraczką jest problem, gdzie się spięcie, kiedy włączamy wycieraczkę, wywala. Ja ją po prostu odłączam i tak jak było pod jeden bezpiecznik podpięte dwie wycieraczki i lampa robocza, to teraz zostanie podpięty jedna wycieraczka, dwie lampy robocze z tyłu. I tyle, tak naprawdę. Dobrze mówię? A, no i przednia wycieraczka, dwie lampy robocze. Zostaną, po prostu te stare przewody zostaną wykorzystane do zasilania lamp roboczych u góry. A lampy przednie? Mógłbym też skorzystać z tego przewodu i się wpiąć, ale wydaje mi się, że to byłoby już za dużo pod jeden bezpiecznik, bo mogłoby go palić albo by się mógł przegrzewać. Byłoby za duże przesilanie, byłaby wycieraczka, dwie lampy robocze z tyłu i lampa robocza z przodu, dwie, czyli cztery. No i jeszcze oczywiście żołędź, tak zwany kogut, też będzie, tylko LEDowy o małym poborze napięcia. A więc tutaj wpinam pod przewód ze starej lampy roboczej, wpinam nowe LEDy z tyłu, osobny bezpiecznik będzie, a potem Wam pokażę, poszukam tą oto probówką własnej konstrukcji, poszukam sobie, jeśli będzie akurat tutaj prąd, gdzieś wepnę się w bezpieczniki i sobie pod osobny bezpiecznik podepnę się przednimi lampami roboczymi i pod ten sam bezpiecznik podłączę żołędzia, żeby, rozumiecie mi o co chodzi, żeby, tutaj mamy rozdzielnie na kilka różnych wyjść, chodzi o to, żeby cztery lampy robocze i kogut moim zdaniem pod jeden bezpiecznik, to jest trochę za dużo. Oczywiście, słuchajcie, to jest moja metoda najprościej, możemy też sobie podprowadzić przewód od akumulatora, zastosować sobie dodatkową puszkę bezpieczników, zrobić sobie mini rozdzielnie taką kolejną, tylko no ja już Wam staram się tłumaczyć tak no, najprościej, bo kto kuma czacze, to dla niego to jest proste z tym, ale najbardziej ktoś, kto nie siedzi w kablach, rozbierze to, zobaczy tyle kabli, jego to przeraża, jeszcze jak on ma sobie dodatkową puszkę montować, to też może go to o zawrót głowy przyprawić, więc ja tutaj tłumaczę jak właśnie najprościej, ale możemy też właśnie sobie zupełnie nowe zasilanie zrobić do lamp roboczych. Można kupić takie na 3-4 bezpieczniki, na 2 puszeczki hermetyczne. Także to już w waszej guście leży, jakbyście to chcieli zrobić. Mi się wydaje, że najszybciej i najprościej jest się wpiąć gdzieś tutaj, tak jak ja widzicie. To jest fabryczna instalacja. Znaczy oryginalna to ona nie jest, ktoś ją wymieniał, no ale jest sprawna. Wszystko tutaj działa, tak jak i bezpieczniki widzicie. Także no możemy tutaj śmiało wykorzystać starą lampę roboczą, jest zabezpieczona bezpiecznikami, tylko mówię, nie wpinam wszystkiego pod jedną, tylko po prostu rozdzielę to na dwa etapy. Jak się spali bezpiecznik, to spali się od tylnych powiedzmy, a przednie będą działały
bo można by teoretycznie, jeśli jest mały pobór prądu i większy bezpiecznik założyć, ale wydaje mi się to bez sensu. Nawet potem szukanie usterki, kiedy zacznie nam wywalać ten bezpiecznik, no to mamy 4 lampy do sprawdzenia, proszę Państwa, bo my nie będziemy w stanie określić, gdzie jej szukać, czy z przodu, czy z tyłu, bo wszystko będziemy mieli podpięty pod jeden bezpiecznik. A tak jest już, powiedzmy, nie działają lampy z tyłu i one przy włączaniu ich wywala bezpiecznik, no to wiemy, że jest problem z lampami z tyłu, a nie z przodu. To znaczy, to tak jak i w instalacjach domowych, czym więcej bezpieczników, tym lepiej, no bo mniejsze obciążenie jest, nie? No ale my też musimy sobie tutaj to upraszczać, nie będziemy ciągnąć pajęczyny na nie wiadomo ile bezpieczników. Także dobra, ja teraz montuję lampy. Nie będę już tego nagrywał, potem nagramy tylko podłączenie, zamontuję lampy i będziemy tutaj grzebać przy tej rozdzielni, jak się wpinać, jak podłączać już zamontowane lampy. Dobra, uchwyt do lampy mamy już przymocowany. To spokojnie wystarczy, tutaj mamy lampę, przewody zarobione, one są akurat zalutowane na szok plus. Tutaj mamy izolację termokurczliwą, co jest też niezbędne, zakładamy ją sobie od razu tutaj, żeby potem nie zapomnieć. I już Wam zaraz pokazuję, co po kolei tutaj musimy zrobić. Teraz tak, kolorami tutaj się nie sugerujcie, bo ja taki jaki przewód miałem, to sobie podłączyłem, no jednym słowem. Ja teraz chcę tak zrobić, żebyście wy cokolwiek zobaczyli na tym. Na razie sobie złapię to tak. Pierwsze podłączymy sobie plus. Pamiętajcie zawsze w tego typu lampach. Czerwony to jest plus, czarny to jest minus. Możecie na pewno w jakiejś tam instrukcji, jak jest, to takie rzeczy są na pewno opisane. No i co? No tutaj prosta rzecz. Czerwony powinien być teoretycznie. Czekajcie, żebyście widzieli, bo trochę kiepsko mam. Czerwony to jest plus. Tutaj mamy zasilanie, więc metodą prostą na ryjek sobie złączamy przewody. I no, można by jakieś inne tam, ale no ludzie, już nie wymyślajmy nie wiadomo czego. Naciągamy sobie izolację termokurczliwą. To jest naprawdę banalnie prosty, szybki i skuteczny sposób montowania, opalarka albo zapalniczka, kto co woli, podgrzewamy sobie i bez żadnych tam tasiem ani nic innego. Tylko też trzeba uważać, bo potrafi, jak się podgrzewa ją, potrafi się jakiś czasami kabel, ten wąs czy taki, wiecie, drucik wydrzeć, no i potem mamy problem, bo przez takie coś może robić się spięcie. Więc mamy plus podciągnięty. I teraz się bawimy w masę. Wiadomo, kable są nieuleżałe. I masę podpinamy sobie. O tutaj najlepiej. Pod śrubkę. To wszystko na razie lata. No wiadomo, że jak jest ktoś, kto by przytrzymał, to zawsze przy tego typu pracach to jest naprawdę mile widziane, taka pomoc, bo ale już mamy przykręcono, także tutaj banalnie można powiedzieć, wszystko jest proste przy tego typu, no tylko musicie pamiętać o masie. Można by sobie wyciągnąć dodatkowy przewód, ale ja wiem, czy to jest sens. Tutaj widzieliście wszystko takie, można powiedzieć, że żywe. Także co tu może nie działać? Tu jest wszystko banalnie proste. Także no, ja to w ten sposób robię. Macie pokazane. Możecie oczywiście izolacją, ale to jest bardziej uciążliwe. To naprawdę grosze kosztują te. No i teraz sobie oczywiście nadmiar przewodu chowamy, żeby to nam sobie gdzieś tutaj niepotrzebnie nie dędało te kabelki. Tam w otworek. O, żeby to tak jakoś z głową, można powiedzieć, wyglądało. Lampę to teraz to jest tylko takie, można powiedzieć,
wstępne ustawienia, bo nie jesteśmy w stanie teraz lampy nic kompletnie ustawić, nic. Dopiero jak wjedziemy na pole w nocy, jesteśmy w stanie sobie lampę ustawić. Teraz to ją tylko skręcamy, żeby sobie nie dymkała. Zrywamy folię zabezpieczającą. I tak oto, proszę Państwa, mamy lampę LED-ową podłączoną, zamontowaną. To naprawdę nie trzeba nie wiadomo jak silnych uchwytów. No tu w 80 przy tej kabinie jest problem, trzeba ją wysunąć w bok, bo mamy tutaj szybę. Tutaj mamy u góry dach, a nie montujemy. Kiedyś widziałem kogoś wyżej dachu, bo są miejsca, gdzie ciągnik wchodzi na styk, ciągnik przejdzie, LED-y zostaną. Także no, ja takie miejsce widzę. No tutaj jeszcze u dołu, no, no nie. Ja już z doświadczenia wiem, że żeby to dawało efekt, to musi być jak najwyżej. Podłączamy drugą i dwie kolejne z przodu. Ta sama zasada, tutaj mamy przewód wyprowadzony na żołędzia. Przecież już nie będę tego jeszcze raz nagrywał. Widzieliście, jak wygląda to podłączenie. To jest naprawdę banalnie proste. Tu nie ma żadnej filozofii. Także co? Ja sobie podłączam kolejne trzy i widzimy się, jak będziemy podpinać zasilanie w ciągniku pod nie, bo tu musi pójść prąd, żeby to zadziałało. No i tak to właśnie będzie wstępnie wyglądać. Moim zdaniem nie najgorzej. No, no nie ciężko jest w 80. Nie wiem, aż popatrzę w internecie, jak to wygląda u innych jakichś pomysłów, bo ja tutaj nic nie mogłem innego wykombinować niż o takie podłączenie, żeby to miało sens. Żeby szyba funkcjonowała, no bo no przecież do szyby też nie podepniemy LED-ów, bo z otwieraniem szyby będą nam się podnosić. Także takie moim zdaniem tutaj najlepsze rozwiązanie. Dobra, lecimy w kolejny etap. I tu już mamy pełne podłączenie pod konsolę. Otwory tak średnio mi tutaj wyszły, ponieważ no, nie udało się zagrać dwóch dodatkowych z tym jednym. Tak to wygląda, no niestety tego i tak nie widać. A tutaj mamy, proszę Państwa, podłączenie. Jakoś tak po kolei Wam chcę pokazać. Tu mamy pierwszy, czyli najdalej od nas, to mamy koguta. Wpięliśmy się pod tylną wycieraczkę i jednak zostałem tylko, że tylko to nie podłączałem już pod to LED-ów. Nie chciałem obciążać z tego względu pod bezpiecznika, bo pod ten kabelek zielony zasilający, tutaj sobie tę izolację termokurczliwą złączyłem na wsuweczkę, podłączony. I to jest ten sam przewód, który zasila nam, proszę Państwa, wycieraczkę przednią. Czyli tutaj mamy pod ten bezpiecznik koguta i wycieraczkę z przodu. Także stwierdziłem, że to wystarczy. I tutaj miałem właśnie pod tym bezpieczniku doprowadzone zasilanie i dwa wolne miejsca. I stwierdziłem, że pod ten bezpiecznik jego można trochę na większy zamienić, bo on był neutralny. Był tak naprawdę... nie spełnił żadnej funkcji, więc stwierdziłem, że ten bezpiecznik akurat pozostanie do światła LED-owych, jeśli jest wolny. Mogliśmy się wpiąć, jeszcze tutaj mieliśmy jeszcze jeden wolny, ale on nam działał dopiero przy światłach pozycyjnych, więc tu nie chciałem już przerwać, przecież to można było od stacyjki się też pobawić, ale wykorzystałem to, co wolne, tylko jedyne, co mi się nie do końca podobało, że działają tutaj światła bez kluczyka. Czyli zresztą prąd mamy na tym bezpieczniku bez kluczyka, no i światła LED-owe włączamy bez kluczyka, wystarczy nam Hebel włączony. Ale też doszedłem do wniosku, że skoro mamy zabezpieczone to bezpiecznikiem, wyłączamy na dłuższy postój Hebel pod maską, który z pewnością kiedyś będzie w kabinie przeniesiony, bo to jest głupota moim zdaniem, Hebel pod maską. Stwierdziłem, że tutaj właśnie ładnie czerwonymi przewodzikami doprowadziłem sobie tak, raz pod światła tylne, dwa pod światła mamy doprowadzone przednie. No i tutaj oczywiście tutaj wykorzystany przewód od lampy roboczej tylnej, który idzie sobie tam pod kabiną, a tutaj już mieliśmy właśnie pociągnięty tędy pod uszczelką. No powiem Wam, że jest z tymi kablami, to jest kurczę masakra, to jest najgorsza robota przy zakładaniu tych świateł LED-owych. No i oczywiście tak, tylko te światła tutaj LED-owe przednie, jak i tylne działają nam bez kluczyka, ale kogucik jest potrzebny za to. No ja tak chciałem wszystko, ale już myślę, mamy zabezpieczone, żeby włączyć żołędzia. To o. I teraz Wam coś jeszcze pokażę.
No wiadomo, lampy te świecą zabójczo. I zobaczcie. Tak mruga żołędź LED-owy. No bo ja byłem zawsze zwolennikiem stroboskopu, to tak jak tutaj mamy. I teraz sobie porównajcie. Zobaczcie, nie wiem czy kamera to odzwierciedla, ale nikt mi teraz nie powie, że te LED-owe koguty są fajniejsze. No nie wiem, czy naprawdę kamera to dobrze pokaże, bo tam widzicie to oświetlenie? To jest po prostu mruganie światła pomarańczowego. A to jest, proszę Państwa, prawdziwy kogut. To światło w nocy, jak się jedzie, to ono rzuca, tak jak widzicie tutaj na ścianę. Ono jest rzucane, bo tam się kręci odblask i to jest po prostu inna bajka. No, trochę może żałuję, że się skusiłem na tego LED-owego, ale tak wszyscy się podniecali tymi nowoczesnymi LED-owymi kogutami. Myślę, mam w szczypeku ten starszy typ. Założymy tutaj ten LED-owy. No nie wiem, każdy ma swoje gusta. Moim zdaniem nie ma porównania ten LED-owy do tego właśnie kręcącego się kogutu. Także no, wszystkiego trzeba spróbować. Ja to lubię właśnie na własnej skórze. Teraz już wiem. I śmiechem parsknę, jak ktoś mi powie, że LED-owe koguty są fajniejsze. No ale jest. Światła świecą fajnie. Zobaczymy efekt nocny. Także co, proszę Państwa. No jak widzicie, 80 została uzbrojona w te oświetlenie dodatkowe. No teraz jeszcze mamy sierpień. Nie wiem, kiedy ten film będzie. Nie mam pojęcia, kiedy on będzie wychodził, bo teraz jest nawał i roboty, i filmów. Podejrzewam, że gdzieś tam na jesieni, to wtedy akurat te dni będą już dużo, dużo krótsze i po prostu no na pewno to oświetlenie się przyda. Kogut to jest taki jakby dodatek, jeśli mamy trójkąt, to też tutaj przepisy, jak się nie mylę, mówią, że jeśli nie mamy maszyny takiej większej zaczepionej, to nie możemy na kogucie jechać. Już nie chcę się wtajemniczać, ale tu też trochę te przepisy są takie skomplikowane z tym kogutem. Ale oświetlenie LED-owe jest podstawą. Nie wiem, czy tył wam jeszcze pokazałem, żebyście zobaczyli. Kogut jest w szczypeku lepszy, ale lampy LED-owe jednak tutaj mamy mocniejsze. Tutaj te lampy to są... Dzień to nie pokaże na pewno, ale te lampy naprawdę są mega. No już tutaj ja nie będę nic nagrywał. Do nocy nie chcę mi się przychodzić w nocy, bo nie mam na razie roboty, żeby tutaj w nocy coś nagrać. Na pewno w jakichś vlogach zobaczycie ten... Zobaczycie, jak tutaj to oświetlenie LED-owe w nocy się prezentuje w Ursusie. Ja kończę ten poradnik. Myślę, że jest zrozumiałe. Jak chcecie, żeby coś macie jakieś zapytania, niejasności odnośnie tych podłączeń, to piszcie w komentarzach, piszcie na Facebooku, w wiadomościach prywatnych, jak tam uważacie, postaram wam się pomóc, bo... No bo ktoś, kto z tymi, ja wiem, że to jest, jak się tą konsolę rozbierze i ktoś z tymi kablami nie siedzi, to wow, co tutaj robimy, jeśli popatrzy się na taką wiązkę. A tak naprawdę, jak się zagłębimy w to, to jest banalnie proste podłączenie tego. Trochę sprawy się komplikują, jak mamy przekaźniki, ale też idzie to zrobić. Jeśli wam się ten film spodobał, dajcie znać, to nagramy coś może kiedyś o przekaźnikach albo coś innego z elektryki ciągnikowej. Na razie kończymy ten poradnik, do zobaczenia w kolejnym, subskrybujcie kanał. I komentujcie. Na razie, siemanko, cześć!